control. Cześć, witajcie w kolejnym poradniku odnośnie tworzenia gier w Unreal Engine 4. Dzisiaj powiemy sobie, jak stworzyć nasz item oraz dodamy sobie podstawową mechanikę zbierania tych itemów podczas grania. A więc przejdźmy do rzeczy. W lewym dolnym rogu mamy Content Browser. Na samym początku uporządkujemy sobie tutaj te rzeczy, które tutaj mamy. A więc tak. Stworzymy sobie w folderze Blueprints cztery podfoldery. Pierwszym z nich może być folder Widgets. Kolejnym będzie folder Items. Kolejnym będzie Player. Jeszcze jednym będzie Variables. I teraz tak, przenieśmy sobie item data i item type do variables, move here. Następnie survival character, game mode and player controller przenieśmy do sekcji player, czyli do folderu player. I zostaje nam tutaj tylko widgets. I teraz zróbmy sobie jeszcze jedną rzecz, czyli przenieśmy sobie tutaj z folderu zewnętrznego widgets ten widget do folderu wewnętrznego move here. Troszkę bardziej sobie to uporządkujemy, zostawiając tutaj więcej miejsca. Usuniemy ten folder, ponieważ nie będzie na chwilowo potrzebny. I w folderze content dodajmy sobie folder texture na przykład, tak? I chyba jeszcze dodajmy jeden folder models. Textures, models. Ok, zapiszmy to wszystko sobie. Otwórzmy teraz folder blueprints i wejdźmy w podfolder variables. To są nasze zmienne. Teraz dokonamy lekkich modyfikacji tego, co stworzyliśmy ostatnio, ponieważ nie przewidziałem kilku rzeczy. A więc zmieńmy sobie nazwę item type na item action. Item data zostawiamy. Otwieramy sobie teraz item data. Tutaj automatycznie zaktualizował się nam typ tej zmiennej, więc zmieniamy sobie tylko nazwę na action. I teraz to sobie możemy dodać tutaj do naszej zakładki. Save. Inventory, zmienimy sobie troszkę nazwę Image Inventory, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi. Texture 2D. Tutaj było kilka zapytań ze strony właśnie od Was odnośnie tego Texture 2D, że nie macie tutaj podglądu w domyślnych wartościach tutaj, nie możecie nic wybierać. W tych starszych wersjach może być taki problem, że te domyślne wartości w przypadku na przykład tego Texture 2D nie są dostępne. Dopiero gdy tą zmienną dodamy sobie gdzieś do przedmiotu, jakiegoś itemu, dopiero wtedy będziemy mogli ją modyfikować. A więc może na razie nie przejmujmy się tym i zobaczmy, czy będzie to działało później. Jeśli nie, polecam po prostu update do aktualnych wersji. Dodajmy sobie nową zmienną, new variable, ponieważ możemy to zrobić w każdym momencie. Wpiszmy sobie tutaj name. Dodajmy jeszcze jedną zmienną. Wpiszmy sobie description. Dobra. I teraz zmienimy ich typ na string. String. Super. I teraz będziemy jeszcze potrzebowali jednej zmiennej. Na przykład taki weight, to będzie nasza waga przedmiotu. Zapiszmy to wszystko. I teraz tak, name dajmy sobie na samą górę. Description pod to, action tutaj, inventory i tak to będzie wyglądało.
Kliknijmy Save, zamknijmy tą strukturę. Otworzę teraz Item Action i zmieńmy tutaj Health na Add, na przykład ten HP. Dodajmy sobie jeszcze jedną wartość. Add, na przykład 20 HP. I kliknijmy Save i zostawmy to na razie tak jak jest. Ten typ wyliczeniowy. Tutaj nie będę już nic objaśniał, ponieważ mówiłem w poprzednich odcinkach, czym dokładnie jest typ wyliczeniowy Enumeration Type. Jeśli nie, to polecam jeszcze, jeśli ktoś by jeszcze nie zrozumiał, polecam zaglądać na przykład na Wikipedię lub do internetu. Tu mamy typ wyliczeniowy, tutaj jest struktura. Wystarczy wpisać po prostu w Google. Ok, to mamy. Teraz stworzymy sobie nasz item. Wejdźmy do folderu Items i kliknijmy sobie prawy przycisk myszy Blueprint Class i wybierzmy Actor. Teraz ja sobie zacznę to jako ITM. To będzie skrót od Item. I teraz wpiszę sobie Parent. Czym będzie ten blueprint? Ten blueprint będzie jakby rodzicem, od którego będziemy tworzyć dzieci. Już powiemy za chwilę, na czym to będzie dokładnie polegało. Otwórzmy sobie nasz ITM Parent. Wrzucimy sobie go tutaj do zakładki. Save, Compile. I teraz w sekcji Variables dodajmy sobie jedną zmienną. I nazwijmy ją item data. Ustawmy sobie tutaj tą zmienną na publiczną, klikając w tą powiekę lub też tutaj w details panelu możemy sobie ustawić to w sekcji editable. O, widzimy, już się nam tutaj pojawiło oko, znaczy, że jest widoczna z zewnątrz, czyli jest publiczna. Klikamy save. Teraz zmieńmy jej typ na typ naszej struktury, czyli item data i kliknijmy compile. W tej chwili w domyślnej wartości mamy domyślną wartość tej struktury. Otwórzmy sobie tutaj tym trójkącikiem item data. Jak widzimy, mamy wszystko to, co dodaliśmy do struktury, czyli nazwa, opis, akcja, którą będzie ten item mógł robić, zdjęcie do naszego inventory oraz masa. Compile, save i myślę, że to będzie prawie wszystko. Dodajmy sobie jeszcze jedną rzecz. Kliknijmy Add Component i zjedźmy sobie tutaj do Static Mesh. Wpiszmy nazwę Model i w tej chwili mamy możliwość dodania compile, save. To będzie nasz model naszego itemu. On jest dokładnie tutaj w tym miejscu. Domyślnie nic nie musi mu nadawać żadnej wartości. Tutaj jest zaznaczone editable when inherited, czyli będzie możliwość edycji podczas gdy będziemy dziedziczyć z tej klasy. I właśnie dziedziczenie to będzie to, co będziemy używać do stworzenia itemów. W tej chwili mamy klasę o nazwie ITM Parent i to jest rodzic wszystkich itemów, które będziemy tworzyć. Teraz, aby sobie ułatwić właśnie tą sprawę, mamy wprowadzone tutaj dziedziczenie. Też polecam sobie zobaczyć, o co chodzi na przykład na internecie dokładnie. Ja klikam sobie tutaj prawym przyciskiem na Blueprint i mamy tutaj Blueprint Class Action Create Child Blueprint Class, czyli możemy stworzyć sobie dziecko, czyli funkcję, która będzie klasę, która będzie zawierała dane z rodzica i będziemy sobie mogli je dla każdego itemu osobno definiować w szybki sposób. Znów wpiszmy ITM, no i tym razem na przykład banana.
To będzie nasz banan, to będzie pierwszy item. Otwórzmy go podwójnym kliknięciem myszy. Znów tutaj sobie zapiszmy. Jak widzimy w tej chwili możemy sobie tutaj w domyślnych wartościach class defaults edytować item data, czyli to naszą strukturę, możemy dodać nasz model, ale myślę, że może tutaj od razu to zrobimy. Dobra. Także pierwsze co zrobimy to wejdziemy w to class defaults, item data i wpiszmy sobie name banana, description może na razie zostawimy, nie przechodzi mi chwilowo nic do głowy, bo banana to banana, no możemy napisać, że at ten health, myślę, że powinno być przynajmniej chwilowo. Dodaję 10 procent życia, czy tam 10 punktów życia. Następnie mamy image inventory i musimy sobie dodać jeszcze model. W tej chwili nie mamy nic zaimportowanego. A więc zapiszmy sobie to, przejdźmy do głównej tutaj, głównego okna, wejdźmy sobie w folder Models. Ja sobie tutaj już przygotowałem odpowiednie modele. Są to modele banana i modele grzyba, mushroom. I w sekcji tutaj w folderze Models stworzę sobie jeszcze podfolder Items. I to pozwoli mi uszeregować, gdybym chciał dodawać jeszcze inne modele z innych kategorii, nie musiałbym tutaj szukać konkretnie, tylko wejdę w odpowiedni folder. No i w textures zrobimy tak samo. Teraz weźmy sobie ten item. Ja sobie tu wrzucę najpierw banana. Tak, tak. Tutaj raczej zostawiam wszystko tak, jak domyślnie jest. Import. Dobra. Ok. Banana, banana, jeden material. Może teraz nie będziemy nawet tego zmieniać. Tak wygląda nasz banan. Myślę, że jest ok. Wejdźmy sobie w jeszcze... A, może na razie nie wchodźmy. Za chwilkę tutaj wszystko podokańczamy. Dorzućmy sobie tutaj, ja sobie dorzucę naszego grzyba, mushroom. Tak samo, tylko zaimportuję materiał. Tak. Ok. Może być. I nasz grzybek wygląda tak. On tam będzie miał jakąś konkretną teksturę. Zmienię sobie tylko jego nazwę. A raczej materiał. Tutaj w zasadzie też możemy tak zrobić, żeby się nam tutaj nie myliło to. Save. Klikniemy sobie może Save All. Save Selected. Teraz przejdźmy do Textures, Items i wrzućmy sobie banana, to jest mój pierwszy PNG i mushroom. Widzę tutaj, że banana jest w odpowiedniej rozdziałce 512 na 512, natomiast mushroom ma tutaj jakieś nieprawdopodobne wartości i chyba będę musiał sobie je przy okazji przerobić. Ja otworzę sobie szybko Photoshopa i obecne tego naszego grzyba. File new, potrzebuje 512 na 512. Teraz wrzucę sobie naszego grzyba. Ok. No i zapiszę
zapiszę jako w pobranych. Gdzie ja to mam tutaj? Ostatnio używane. Musimy chwilę poczekać. O, dobra, pobrane. No i teraz tutaj wybiorę sobie PNG, ponieważ chcę, żeby ta tekstura była transparent, czyli miała tutaj pustą przestrzeń. Okej, save. Tak, chcę zamienić to. Okej. To już wywodzę sobie. No i teraz mamy naszego grzyba w odpowiedniej rozdziałce. Możemy sobie go tu przerzucić. No i mamy wszystko ładnie wrzucone. To sobie możemy zamknąć. Jeszcze raz save. Save selected. No i mamy wszystko zimportowane. Teraz wejdziemy sobie do sekcji items tylko w blueprintach. I mamy, widzimy nasz item banana. Otwórzmy go podwójnym kliknięciem myszy, a tutaj był otwarty w ogóle, otwarta zakładka. Przejdźmy sobie do sekcji model tutaj. Static mesh, wybierzmy nasz banana. Zobaczmy, czy coś go będziemy w ogóle widzieć, czy musimy powiększyć. Ja myślę, że może być widoczny. Najwyżej się go później powiększy. Compile. Teraz weźmy jeszcze raz w class defaults. Image inventory wybierzmy banana. No i wagę ustalmy na przykład na 0,2. Compile save. Zamknijmy to. Stwórzmy jeszcze jedno dziecko z tej klasy. Takim samym sposobem jak wcześniej. Czyli create child class. Tym razem będzie to grzyb. Nasz grzyb. Mówko sobie wrzućmy tutaj do paska class defaults. Tym razem dodajemy 20 HP. Tu sobie zmienimy action bardzo prosto na add 20 HP. 20 HP. Mushroom. Wybieramy sobie image inventory. No ten grzyb może ważyć powiedzmy koło 0,3, troszkę w zasadzie powinien ważyć mniej niż może, a niech będzie tak, niech zostanie. Compile save, będzie jakiś bardzo wielki grzyb. Wybierzmy sobie teraz z tutaj zakładki components, model, static mesh, znów wybieramy tym razem mushroom. Jak widzimy to dosyć spory grzyb, więc faktycznie przyznana mu waga jest jak najbardziej poprawna. I chyba jest on trochę za duży, a więc compile. W sekcji transform mamy scale. Możemy sobie ustalić skalę na wszystkich osiach i tak musimy zrobić, bo inaczej nasz model by się tutaj rozciągnął. Jeśli chcemy to zrobić szybko, kliknijmy tutaj na tą kłódkę i w tej chwili, gdy zmienimy jedną wartość, zmienią się wszystkie wartości. Zobaczmy, jak będzie wyglądał w skali połowicznej. No. Nie chce nam przeskakiwać. Dobra, jest. Dobra, 0,5 to i tak nadal jest większe od naszego. Coś tu się nam popsuło. 0,5. Jeszcze raz zlokujmy. 0,2. No 0,2 jest chyba odpowiednio wielki w stosunku do banana. Compile save. No i chyba tyle. Zamknijmy sobie to. Save. Teraz tak. Sprawdźmy, czy one w ogóle tutaj jakoś egzystują w świecie. W scenie. Przełóżmy sobie banana tutaj. Mushroom tutaj. No jak widzimy, tak wygląda nasz grzybek. Tak banan. Banan jest faktycznie mały. Chyba go troszkę powiększę. Kliknijmy sobie Open Full Blueprint Editor, Viewport, Model, tutaj znów Lock, tym razem, no nie, możemy sobie spróbować 2. Albo 3, no może 3 będzie odpowiedni, Save.
Dobra, może być. Teraz już go troszkę widać lepiej. Jeszcze z takich kosmetycznych rzeczy weźmy sobie w Models, Items, Banana Material otwórzmy. Wrzućmy sobie do głównej jego paska Mushroom Material. I w Banana Material mamy już domyślny materiał podłączony. Kliknijmy na niego, to jest materiał parametr nawet. Kliknijmy na niego, wybierzemy sobie domyślną wartość default value. Żółtą, ponieważ to jest banan, więc powinien być żółty. Przynajmniej tak mi się wydaje. OK. Apply. Save. Zamykamy. Mamy żółtego banana. Natomiast grzyb akurat ten składa się z jednego materiału, więc nie mamy tutaj rozróżnienia na stopę i daszek, a więc zmienimy sobie default material na jakiś taki brązowawy, żebym ja go tu znalazł odpowiednio teraz. Okej, coś takiego pomarańczowy. Nie wiem, jak on będzie wyglądał przy tym. Trochę podobny do banana. Chciałbym jednak, by to był kolor. Coś nie mogę złapać tego koloru. A powiedzmy, że taki. Niech będzie, niech zostanie. Zapiszmy sobie go. Zamknijmy. No, coś takiego. No i teraz zostaje nam jedynie dodać możliwość zbierania naszych itemów. A więc przejdźmy sobie do player. Survival character. Otwórzmy sobie, wrzućmy do głównej sceny. Co my tu mamy? Mamy tutaj input action. Jak widzę, niezakomentowane. To od razu zakomentujemy action. I mamy jeszcze tutaj. Inventory on/off albo toggle, jak kto woli. Myślę, że tak będzie też. Ok. Compile, save. No i teraz musimy sobie dodać kilka zmiennych. Może wejdźmy tutaj, klikniemy na w inventory i mamy tutaj kategory. Jest w domyślnych kategoriach. Wstawmy sobie tą kategorię wpisując widgets. Enter. W tej chwili ta zmienna została dodana do kategorii widgets. To nam się przyda w późniejszym czasie. Dodajmy sobie kolejną zmienną. Tą zmienną będzie inventory list. Ta zmienna będzie zmienną o typie item data. I musimy zaznaczyć sobie tutaj ten kwadracik, taki mały, z jeszcze mniejszymi kwadracikami. Oznacza to, że tworzymy sobie tablicę. Jak widzimy, tutaj zmieniła się ikonka tego i zmiennej. Jest taka pociachana na kawałki. Oznacza to, że mamy stworzoną tablicę elementów o typie item data. OK. Compile. I teraz dodajmy sobie jeszcze kilka zmiennych, takich jak trace distance, trace radius, i zmienimy ich typ na float, tym razem już zwykły, to już nie ma być tablica. Float, trace distance dajmy sobie wartość 500, trace radius 5. Za chwilkę zobaczymy, do czego wykorzystamy te zmienne. Trace distance, trace radius, i jeszcze jedna zmienna. Nią będzie zmienna o nazwie aktor.
Trace i tym razem to będzie zmienna o typie aktor. Tutaj aktor, klikamy reference, compile save, mamy naszego aktora. Dobra. Ogólnie będziemy się teraz zajmować tą sekcją input action, czyli action. Rozszerzmy sobie ją troszkę, ponieważ dodamy sobie tutaj jeszcze jedną funkcjonalność, żeby niepotrzebnie tutaj nie fatygować, żeby się nie włączyło coś niepotrzebnie podczas tego, gdy będziemy na przykład w ekwipunku i klikniemy na przycisk akcji, to musimy sobie tutaj zastosować branch, czyli prawidłowy myszy, wpisujemy branch i tutaj musimy sobie jako warunek dodać inventory active. Sprawdzamy po prostu, czy w trakcie, gdy chcemy wykonać akcję, czy przypadkiem nie jest otworzony inventory. I tutaj, gdy nie jest otworzony, czyli false, to wtedy może zostać przeprowadzone dodanie danego przedmiotu do naszego ekwipunku. OK. Kliknijmy podwójnym przyciskiem myszy na Actor Line Trace lub po prostu wejdźmy sobie tu w function Actor Line Trace. Jesteśmy teraz w zakładce funkcji, to jest funkcja. Po prawej stronie mamy Details panel i wejścia Inputs, Outputs. Klikimy w New of Outputs i tutaj dodajmy sobie taki output o nazwie Actor Trace i typie Actor Reference Compile. Jak widzimy, dodało się nam tutaj nowy node, nowy węzeł z takim okienkiem i możliwością podpięcia do niego właśnie referencji aktora. Teraz stworzymy sobie właśnie mechanikę sprawdzania, czy na coś natrafiliśmy. A więc przeciągnijmy sobie tutaj nasz węzeł i wpiszmy sphere i już szukamy sobie sphere trace by channel. OK. Dodajmy sobie to. I teraz tak. Potrzebujemy mieć tutaj mesh. Wejdźmy sobie w viewport. Mamy naszego gracza, z tym, że nieopatrznie nie mamy niestety kamery do tego gracza. Dodajmy sobie na szybko na razie kamerę, później będziemy sobie ją poprawiać. Nie, tak, nie cine kamera, tylko zwykłą kamerę. Kamera. Compile, save. Mamy naszą kamerę, dajmy sobie gdzieś tutaj. Później będziemy się zajmować jej właściwościami lub też w następnym odcinku. Wejdźmy sobie teraz w Actor Line Trace. Weźmy sobie referencję do tej kamery. I wpiszmy get location, get world location. I tutaj musimy sobie połączyć return value z start. To jest początkowa pozycja naszego line trace'a, czyli tej linii, która będzie sprawdzała, na co natrafiliśmy. Natomiast tutaj musimy sobie wybrać get forward vector, pomnożyć tą wartość razy trace distance, czyli razy float. Mnożymy sobie po prostu ją, aby otrzymać jakąś linię. Przeciągamy sobie trace distance do tutaj tego zielonego punkciku i już mamy połączone w prosty sposób. Następnie chcemy dodać te dwa punkty, tworząc wektor plus wektor. Klikamy Alt, przytrzymujemy lewy przycisk myszy na to, odłączamy ten węzeł i żeby to ładnie wyglądało, łączymy ten z tym i ten z tym. Następnie końcówkę łączymy z end. Teraz mamy początkową wartość
gdzie będzie się zaczynała linia i końcową, gdzie będzie się kończyła. Wartość tego odległości, w której akcja będzie możliwa przez nas, będziemy mogli ustalić poprzez zwykłą zmianę wartości trace distance, czyli teraz w odległości powiedzmy 500 jednostek od obiektu możemy z nim reagować. Gdybym to zmienił na 100, to byłaby to odległość mniejsza i już ta 500 by nie chwytała. Klikniemy compile, save. Compile, save. Zmieńmy sobie tutaj jeszcze draw debug type na for duration. Ok, compile, save. I sprawdzimy, jak to teraz działa. Aha, jeszcze musimy jedną rzecz zrobić, ponieważ to jest sphere trace by channel. Musimy podłączyć sobie trace radius, czyli tutaj jaki ma mieć promień nasza kula, która będzie linią. Podłączymy sobie ją tutaj i ją się tak samo można zmieniać jej wartość tutaj w default value. Już powiemy, od czego to będzie, do czego to będzie potrzebne. Przejdźmy sobie w survival map, save i zagrajmy. Tak, select in viewport. Dobra. Teraz gdy klikniemy, o właśnie, dodaliśmy kamerę i nie możemy poruszać nią do góry i na dół, ale za chwilkę to naprawimy sobie. Teraz gdy klikniemy E, jak widzimy, mamy coś takiego. To są takie punkty w kształcie kuli i one są tworzone od początku tam, gdzie staliśmy, aż do miejsca, w którym które oddalone jest od początku o 500 jednostek. I tak właśnie będziemy nasze obiekty sobie tutaj wychwytywać. Przejdźmy w Survival Character. Survival Character. I teraz Safety Pound mamy. Use Control Rotation. To sobie musimy zaznaczyć, o ile dobrze pamiętam. Compile, Save, Play. No i teraz już możemy spokojnie i normalnie sobie tutaj naszym graczem sterować. Dobra, zostawmy to na razie, bo to pewnie będzie jeszcze trochę do poprawienia, ale ważne, że już możemy tutaj zmieniać rotację naszej kamery. Teraz na końcu naszego Sphere Trace by Channel dodajmy sobie branch, znów czyli if. Klikamy, przyciskamy B, przytrzymujemy lewy przycisk myszy, mamy branch. Łączymy return value z condition i gdy na nic nie natrafimy, chcemy ustawić actor trace set do niczego, czyli żeby było po prostu null, pustą wartością. Natomiast gdy trafimy na coś, ustawiamy sobie zmienną actor trace i już tutaj zobaczymy. Out hit musimy sobie przeciągnąć, break hit result. Ustawiamy sobie hit actor na actor trace, łączymy. Czyli to, co uderzyliśmy, zostanie teraz przypisane do zmiennej o nazwie actor trace. I tą zmienną przesyłamy przez funkcję do następnej funkcji. To już sobie możemy zamknąć, chwilowo przynajmniej. Otwieramy add to inventory. I teraz mamy tutaj coś takiego. Musimy sobie sprawdzić, musimy sobie tutaj dodać w inputs znów typ actor, actor trace i teraz ten actor trace musimy sprawdzić, czy on jest w ogóle typu item. I właśnie do tego przyda się nam nasz rodzic, ponieważ jeśli rodzic jest powiedzmy ma na nazwisko tak, to dziecko powinno mieć na nazwisko tak samo. I dzięki temu możemy sprawdzić poprzez rodzica, czy do czego powiedzmy w tej chwili celujemy, ma jakieś tam, jest tego typu item. Wpiszmy sobie cast to itm parent. Gdy się to uda, chcemy
chcemy zrobić coś takiego: get item data, a następnie chcemy przeciągnąć tą inventory list get i wybierzmy sobie, wpiszmy sobie tutaj add. Enter. I po prostu w tej chwili do tablicy elementów inventory list, którą stworzyliśmy, dodajemy sobie element o nazwie item i o odpowiednim typie. Compile. A następnie, gdy już to zrobimy, chcemy jeszcze zniszczyć nasz obiekt. Destroy. Destroy actor. Ok. Klikamy dwa razy tutaj, w tym miejscu. Tworzymy reload node i w tym, tak żeby to jakoś ładnie wyglądało. Compile, save i mamy skończoną naszą funkcję. Jeszcze raz. Sprawdzamy, czy obiekt, na który w danej chwili patrzymy, z którym wchodzimy w interakcję, jest dziedziczy własności od klasy item parent, czyli czy jest stworzony jako dziecko od tej klasy. Jeśli tak, to pobieramy sobie z jego właściwości typ zmienną item data, która mówi nam dokładnie o jego nazwie, opisie i tam kilku innych rzeczach, które dodaliśmy w strukturze. Następnie dodajemy sobie to jako już sam item do tablicy po prostu przedstawiającej nasz ekwipunek. No i później niszczymy po prostu ten obiekt. Ok. Teraz jeszcze chcielibyśmy sobie sprawdzić, co mamy w tablicy, a więc pod przyciskiem R, powiedzmy, R, tak, chyba nie będzie z niczym kolidowało, compile. Pod tym przyciskiem chcemy teraz wykonać coś takiego, for each loop, to jest, łączymy inventory list z array, czyli dla każdego elementu z tablicy ekwipunku, listy ekwipunku, chcemy, żeby nasza funkcja print, żebyśmy wypisali print string, czyli tutaj do konsoli z boku, w górnym lewym rogu, chcemy wypisać nazwę naszego trzymanego aktualnie, nazwę wszystkich trzymanych przedmiotów itemów, czyli array element get item. Get. Dlaczego? Tak. Get name powinno być, a nie ma. Array element, przepraszam. Break item data. Teraz rozwijamy sobie, a nawet nie musimy. Włączymy sobie po prostu name z in string. Compile save. Możemy sobie zmienić kolor tutaj tej wiadomości, żeby się nam nie kojarzyła z logiem. Na przykład. OK. Ustawmy sobie tą wiadomość na 5 sekund trwania. Compile, save. I sprawdzimy teraz, jak to działa wszystko w praktyce. Play. Klikniemy R. No tak. Jeśli klikniemy R, chcemy jeszcze dostać wiadomość odnośnie skończenia naszej tutaj. Okej, tu to też na 5 sekund ustawimy. Tu już może być na czerwono. Albo pomarańczowo. OK. Compile i klikamy play. Klikamy R
i widzimy completed, czyli ta składnia działa, ale nic nie mamy w ekwipunku, więc nic nie wyświetlamy. Completed, completed, spoko. Teraz podchodzimy do naszego banana. Nie trafiliśmy w niego. Teraz trafiliśmy, klikamy R i też się nic nie dzieje. Już zobaczymy dlaczego. Po krótkiej przerwie jednak zobaczyłem już co mieliśmy źle, a więc tutaj w banana w sekcji collision presents block out zostaje. Tak samo jest z tutaj modelem item banana collision w modelu presence block out dynamic. I to co musimy, to czego zapomniałem dodać, to tutaj po prostu połączyć ActorTrace z ActorTrace i w tej chwili już ta funkcja AddToInventory, która usuwa nam przy okazji item i dodaje go do listy, ma już z czego tutaj korzystać dokładnie. I gdy klikniemy compile, save, to powinniśmy uzyskać efekt taki, że gdy nakierujemy sobie na naszego banana, klikniemy go, no to on zniknie, bo zostanie zebrany. Teraz gdy klikniemy R, to mamy wypisane, jak widzimy, banana i że został zakończony nasz proces. Teraz zbierzmy sobie grzybka, znów R i mamy mushroom i banana. Dodajmy sobie jeszcze kilka bananów tutaj gdzieś i tam grzyba. Sprawdźmy, jak to działa w przypadku właśnie kilku. Zbierzmy je wszystkie. Jeszcze w tej chwili nie mamy celownika, więc ciężko nam to dokładnie sprecyzować, ale w następnym odcinku dodamy sobie celownik i paski życia. Klikniemy R, mamy mushroom, banana, banana, mushroom, banana. Dobra, to czyli tak prymitywnie działa. Klikamy save. No i w zasadzie udało nam się stworzyć to, co zamierzaliśmy. Czyli dodawanie właśnie tutaj do inwentory. Ok. To sobie można gdzieś przerzucić na bok, ponieważ to jest tylko pomocnicza funkcja. Compile, save jeszcze raz, save all, save selected. No i z mojej strony na dzisiaj to tyle. Ten odcinek trochę trwał, ale no tu było trochę też treści do przekazania, zwłaszcza tutaj trochę pracy z tymi itemami, no i później z tą mechaniką. Dzięki za oglądnięcie. Zapraszam do komentowania, pisania pytań oraz oceniania tego filmiku. To na pewno zmotywuje mnie do dalszej pracy. Jeszcze raz dzięki. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.